Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika. Kto mieszka w Norze? Tak, lis. Dobrze, yy, ryjówka. Nie wiem, czy mieszka w Norze, może i mieszka, ale przede wszystkim w Norze mieszka rodzina Weasleyów. 2405 elementów i 1150 zł katalogowo. Na ten moment zestaw dostępny tylko na lego.com i w legostorach, ale jak możecie już zobaczyć, to te poprzednie ekskluzywy trafiały do jakiejś szerszej dystrybucji, można je było kupić taniej, raz prędzej, raz nieco później, ale raczej tak było. No i przede wszystkim to co istotne, jeśli kupowaliście ten zestaw na premierę na przykład na lego.com czy w legostorach, to przy okazji mogliście zgarnąć gratis w postaci sklepu Borgina i Bergsa, mogliście zgarnąć Zegar slajów i jeszcze polibak z Malfojem, więc w sumie, no i punkty VIP, więc w sumie to cztery benefity. Tak prezentuje się pudło. To jest kolekcjonerska wersja nory. Ja gdzieś. O, nawet widzę stąd. Mam tą zwykłą wersję nory, która jest dużo mniejsza. Tutaj przede wszystkim budynek jest otwierany, ale jest zamknięty, kiedy go sobie złożymy, i on wtedy stanowi taką fajną całość. I on nie jest taki, wiecie, że tylko jest ścięty w połowie i mamy do niego łatwy dostęp. Jest ścięty w połowie i jest z łatwym dostępem w momencie, kiedy go dopiero otworzymy. Jest tutaj naprawdę sporo pomieszczeń, one są dość ciasne, no ale wiecie, nie zrobiono tutaj nie wiadomo jak potężnych rozmiarów tego domu, żeby tam rzeczywiście tej przestrzeni było nieco więcej, więc raczej to są takie przestrzenie jak w Barad-Dur, nie tak jak w Rivendel, gdzie rzeczywiście tych przestrzeni było bardzo dużo, ale tam też mieliśmy kompletnie inną formę samej konstrukcji. Ja zastanawiam się, czy ten zestaw będzie się cieszył jakimś dużym uznaniem, no bo mimo wszystko Gringota mogliśmy podpiąć do pokątnej. Ekspres do Hogwartu był po prostu potężny, mimo tego, że to już była kolejna wersja, ale duża i kolekcjonerska. A nora została po prostu trochę przeskalowana, bo ta playscale'owa składała się z chyba około tysiąca elementów. No, patrzę sobie na ten zestaw, on jest dość duży, wygląda dość podobnie. I tutaj macie wrażenie, tak jakbyście włożyli tamten zestaw do maszynki powiększającej. No i mimo wszystko tamta nora jest w przekroju, jeśli dobrze widzę, bo widzę ją od przodu, ale tak mi się wydaje. Zerknę sobie później, jak ona wygląda, a teraz idę otworzyć pudło. Pora zacząć oględziny, zobaczcie Percy tutaj stoi na balkonie i przeszkadza mu dobra zabawa na dole Typowy prefekt bezczelny, Erol przyleciał z pocztą, no a jeśli chodzi o całą resztę figurek Te znajdują się na dworze i trwa tutaj biesiada na całego Ewidentnie podoba im się to jak została skonstruowana Nora Zobaczcie drugą stronę pudełka do tych absolutnie największych budynków w noże brakuje. Mamy tutaj 46 cm wysokości i 23 cm szerokości. Jeśli chodzi o wnętrze, to prezentuje się całkiem przyzwoicie, tylko po prostu te pomieszczenia są dość ciasne. Mamy tutaj mechanizmy, choćby taki mechanizm do zastosowania, żeby podróżować siecią fiu. Czyli mamy taki kominek jak w tym gratisie u Borgina i Berksa, a tutaj możecie zobaczyć, jak prezentują się poszczególne niewielkie scenki wewnątrz. A w środku, oczywiście, papierowe torby z klockami, instrukcja podzielona na trzy części i dwa arkusze naklejek. Przy tym, z prawej strony trzeba uważać, jest transparentny, nie podkładajcie palców, uważajcie na wszelkiej maści paprochy i najlepiej używajcie pensety albo separatora. Uwaga, wersja reżyserska, materiał bonusowy, żeby nie było, że powiedziałem, że sobie patrzę na tę poprzednią norę i jej nie pokażę. I zwróćcie uwagę na to, że nowa kolekcjonerska wcale nie jest jakoś specjalnie większa od tamtej. Ja też uważam, że jeśli macie tę małą norę to pewnie Wam wystarczy, bo ona rozmiarami nie różni się drastycznie, ta nowa po prostu jest zamknięta i możecie ją sobie otworzyć, no a ta playscalowa była taka przecięta i tam mieliśmy wysunięty fragment jadalni. No, to macie takie szybkie porównanie, idziemy na stół i oglądamy ten egzemplarz. Zobaczyliście budynek z każdej strony, więc możemy przyjrzeć mu się teraz w detalu. Szkoda mi tylko tych świnek, bo zakładam, że pewnie niedługo zostaną przerobione na bekon. Są tutaj dwa egzemplarze, mają tutaj koryto, mają jakieś odpadki. Możemy też ewentualnie otworzyć im wejście, żeby sobie mogły uciec i żeby nie stały się bekonem. No ale kto nie lubi bekonu, albo panczety, albo gąciale. No to tyle, jeśli porozmawialiśmy sobie o kulinariach, co do samego budynku. Jest naprawdę, powiedziałbym, solidnie. Pod kątem tego, że konstrukcja jest bardzo patchworkowa, mamy tutaj rzeczywiście wszystkie cechy, które w domu Islaju powinny się znaleźć. No bo są jakieś takie elementy, które niby na początek do siebie nie pasują, ale kiedy już im się przyjrzymy, to rzeczywiście to wszystko tworzy Taką fajną, trochę pstrokatą mozaikę. Widać jakieś nierówności, widać, że coś zostało załatane na ślinę i taśmę klejącą, i rzeczywiście wygląda to całkiem uroczo. A kiedy otworzymy sobie budynek, to możemy zajrzeć do jego wnętrza, no i tutaj na samym dole możemy zobaczyć, jak prezentują się te takie najistotniejsze części. I to, co jest naprawdę bardzo urocze, to na przykład, jak pewnie pamiętacie, pierwszą scenę z Nory, tam wiele rzeczy się. Ruszało. no i mamy nawiązania właśnie do tej sceny, bo tutaj na przykład druty same robią jakiś element wełniany. Tutaj z kolei mamy taki bardzo fajny mechanizm i możecie zobaczyć jak szczotka czyści patelnię. Tutaj z kolei mamy kominek żeby podróżować siecią fiu i działa to dokładnie tak samo jak w tym GWP ze sklepem Borgina i Burksa. Wkładamy figurkę, kręcimy pokrętłem i rzucamy oczywiście trochę proszku, puch, zielone bup, płomienie i przenosimy się gdzie tam chcemy. No chyba, że się przejęzyczycie, to się nie przeniesiecie tam, gdzie chcecie, tylko tam, gdzie was rzuci. Tutaj mamy jeszcze troszeczkę pamiątek, jest jakaś tiera przydział, jest bijąca wieżba. E, tutaj mamy zdjęcie z Egiptu, kiedy udało się wygrać w konkursie proroka codziennego i takie tam. E, ale jest jeszcze jeden mechanizm, bo był drugi gratis z zegarem Slejów, i tutaj jest w wersji takiej bardzo, bardzo miniaturowej. Z tej strony znajdziecie jadalnię, mamy rzeczywiście dość konkretnie zastawiony stół, a nad jadalnią znajdziemy sypialnię Freda i George'a i muszę powiedzieć, że... Jest bardzo ciasna, jest bardzo taka, powiedziałbym wręcz umowna, bo wstawienie figurek tutaj trochę graniczy z studem, można je po prostu położyć na płasko, wepchnąć do środka. Mamy tutaj oczywiście pudełko, które zapowiada magiczne dowcipy Wislayów. No i tam w środku znajdziemy jeszcze takie drobnostki, choćby w postaci uszu dalekiego zasięgu, a tam dalej to już jest tak piekielnie ciasno, że nawet gdybym tu doświetlił, to za wiele i tak nie zobaczymy z tego względu, że. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo nisko, ale możemy przejść nieco wyżej i możecie zobaczyć, co znajduje się na kolejnych. Hmm, piętrach to chyba za dużo powiedziane, na kolejnych fragmentach budynku. No i co mamy wyżej? To tutaj produkuje się kolejnych rudzielców, bo tak, dokładnie, to jest sypialnia państwa Weasleyów, no i mamy nawet łasicę. No bo wiecie, Weasel to łasica, a Weasel to prawie jak Weasley i. No i oni są tacy łasicowaci i mamy tutaj to wyrzeźbione na tym łożu trochę połatanym, a z tyłu znajdziemy też trochę książek, jakieś zegary i tak dalej, a samo łóżko jest tak lekko koślawe, więc chcąc nie chcąc, jeśli na przykład pan Weasley kładzie się tutaj, to on się lekko sturla na panią Weasley i to może stąd się właśnie wzięło tak liczne grono członków tej rodziny? Tutaj z kolei mieszka Percy, no ale to możecie zobaczyć, bo kto normalny miałby wszystko z Gryffindorem, to znaczy pewnie potem to by miał z Ministerstwem Magii. Tutaj mamy biurko, ogólnie jest ciemno, więc Percy mo może sobie tutaj siedzieć, pisać donosy na to, kto biegał w nocy po korytarzu, albo i nie w nocy, bo wiadomo, że po korytarzu to nie można biegać. Bardzo tu jest ciasno, bardzo tu jest ciemno, ale Persiemu to wystarczy. A tutaj jeszcze mamy taką miejscówkę, z której można poinformować Rohan, że Gondor potrzebuje pomocy. A nie, dobra, to nie jest to uniwersum. No, ale tutaj jeszcze mamy taki niewielki, wiecie, element, który łączy się z drugą częścią domu. To jest taki balkon. Tu jest jeszcze złoty kogucik, który oczywiście pokazuje Wam, w którą stronę będzie wiatr. I to właściwie tyle. A jeszcze nieco niżej lata sobie Erol, i on jest, o, dokładnie tutaj, i niesie list. I pewnie zaraz zwalnie głową w szybę. No ale z drugiej strony mamy łazienkę. Bo tutaj oczywiście mamy umywalkę, a tutaj mamy toaletę. Tylko kto u licha dał papier do ścian? No przecież to jest niepraktyczne. Przecież lepiej jest ciągnąć tak do siebie, a nie od spodu. A tu znajdziemy wszystkie szczoteczki rodziny Weasleyów. Jest ich całkiem sporo, a w sumie mogliby używać takiej, zobaczcie, w ogóle mugolskich szczotek. Używają, że ci Czarodzieje jeszcze do tej pory nie ogarnęli, że można to robić inaczej. A tutaj jest jeszcze taki strych. Jest pająk, jest zapach z fasolek wszystkich smaków, jakiś kubek i tak dalej i nie ma tutaj Gula, no ale Gul był tylko w książce, w filmie on się nie pojawił, bo pamiętacie pewnie rozkminy Rona, który opowiadał, że bogate rody czarodziejów mają skrzaty domowe, a oni mają tylko Gula, który się drze gdzieś tam na strychu. No dobra, a jak zajrzeć tutaj? No to już jest wyższa szkoła jazdy, bo trzeba sobie zdemontować ten fragment. Jak mówiłem wcześniej, jest tutaj bardzo patchworkowo i tutaj mamy pokój Rona. Są zegary, są jakieś tam różne pierdółki porozstawiane wszędzie, ale przede wszystkim mamy tutaj plakat armat z Chadley i mamy też z armatami z Chadley pościel, bo właśnie taką miał Ron. I tutaj jeszcze mamy taki naprawdę niewielki balkonik. Tu jest jeszcze taka... Hmm. Oranżeria, nie wiem w sumie, no to jest zbitek jakichś takich okienek, które są ulokowane z tej strony. I jak dobrze pamiętam, to pod pokojem Rona znalazł się pokój Genie i do niego trzeba zajrzeć od góry. No serio, tutaj bardzo się niewygodnie zagląda. No ale mamy wydanie proroka codziennego, mamy łóżko, no i tutaj jeszcze na tym biurku znajduje się jakaś lampka, i to właściwie wszystko. Nic więcej już tutaj się nie zmieściło. Dostęp jest piekielnie niewygodny. Jeszcze tutaj możemy znaleźć plakat na ścianie, ale serio, ciężko byłoby się tutaj bawić. Jeszcze starałem się sobie przypomnieć, czy dało się to jakoś odpiąć, ale nie, no bo naruszyłbym konstrukcję. Mamy tutaj to wszystko bardzo mocno zamontowane. Więc inaczej się nie da. Po prostu na ten element nakładamy pokój rona. Ale chyba inaczej się po prostu nie dało tego zrobić, żeby to wszystko się nie rozwaliło. Mini figurek jest 10 i wśród nich znajdziecie dziewięciu członków rodziny Whisleyów i Harego. No i tak, zaczniemy sobie od lewej. Mamy tutaj Charlie'ego. I tak, Charlie trochę wygląda, jakby mieszkał w hobbitonie, ale za to ma Smocze Jajo. Jest Bill, który jest bardziej elegancki od swojego brata. Jest Ginny, która jest ubrana w szlafrok. Arthur Weasley ma fantastyczną czapę, którą możecie podmienić na włoski, ale ja zdecydowanie wolę tą czapę, bo wygląda w niej tak, jakby grał w Kingsize. Z tyłu jest Percy i Percy ewidentnie jest zeźlony, że ktoś mu właśnie przeszkadza, kiedy pisze kolejne donosy mamy Molly Weasley, która wygląda naprawdę fantastycznie, bo ma świetny strój i dodatkowo ma pięknie zadrukowane rączki Harry jest po prostu w takim cywilnym stroju i wygląda jak taki trochę zwyklak, jest Ron e, w końcu ubrany w coś innego niż szaty oczywiście pojawiał się też w takich cywilnych ubraniach, ale muszę powiedzieć, że to wygląda naprawdę całkiem spoko no i są oczywiście Fred i George ubrani tak samo, nie wiem który jest który, przecież matka ich nie rozróżnia, więc ja tym bardziej ale cóż, całkiem fajna ekipa żałuję tylko, że nie ma Hermiony bo skoro jest tutaj Harry, a nie tylko sami Weasleyowie, to i mogli dać Hermione, bo ona też przecież często spędzała tam duży e, fragment wakacji. No to co? Możemy przejść do podsumowania. Czy Nora wygląda dobrze? Tak, Nora wygląda dobrze. Nie ukrywam, że kiedy pojawiały się zapowiedzi kolekcjonerskich zestawów Spotera, przewinęła się informacja o kolekcjonerskim błędnym rycerzu. Chciałbym takiego mieć w rękach, bo te, które mieliśmy do tej pory, to były po prostu niewielkie pojazdy, a taki duży kolekcjonerski pewnie prezentowałby się fantastycznie. Tak jak wiecie, niektóre samochody z LEGO Icons, które wyglądają dobrze, bo jest też dużo takich, które wyglądają źle. No ale wracając do Nory. Ta playscalowa, którą też w tym filmie Wam pokazałem, po prostu wygląda nadal bardzo dobrze, nie ma się do czego przyczepić, i ta, którą teraz widzicie przed oczami, jest nieznacznie większa od tamtej. Okej, okay, ta jest w pełni zabudowana, mamy tutaj też kompletną rodzinę izlejów, i to jest spoko, więc jeśli tamtej nie macie, sięgnijcie po tą, a jeśli tamtą macie, to nie macie potrzeby sięgania po tą, no chyba że macie taki problem, że. Chcecie mieć wszystko, co jest z Harrym Potterem związane, to wtedy miejcie wszystkie nory, bo jeszcze była jedna wcześniej, więc w ogóle hulaj dusza, piekła nie ma. Róbcie, co chcecie. To jest naprawdę fajna konstrukcja, tylko wiecie, no taka bez fajerwerków, bo został odzorowany bardzo dobrze budynek z filmu i to w sumie tyle. Więc powiem to, co mówię zawsze. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.